Moim gościem jest porucznik Sara Krakowski, rzeczniczka NCPD. Kochanie, witam w programie. Cześć Ziggy, dzięki za zaproszenie. Mam nadzieję, że dotarłaś do nas bez problemu. Nikt cię nie napadł i nie strzelał do ciebie po drodze. Nie. Całe szczęście ulice Night City są akurat coraz bezpieczniejsze. Odnotowaliśmy spadek zabójstw z 7103 przypadków rocznie. To tylko... Chwileczkę. Mówisz, że ulice są bezpieczne, tak? A co z autostradami? Ej, nie jest za głośno? Chyba nie jest. Co to za muzyka? Ej. Zaczynało się ciekawie. Dobra, niech leci. Powiem tak, ostatnio chciałbym popróbować pojeździć z pierwszej osoby, bo jest to na pewno znacznie trudniejsze. Co ciekawe, nie ma lusterek w ogóle w tych samochodach, tak zauważyłem. Więc jak ktoś jest z tyłu, to jest trochę problem. No i trzeba troszkę zadanek pobocznych porobić, bo mało się na nich skupialiśmy, a jest trochę ich tutaj... dużo. Oczywiście to są też znaczniki, ale też jest właśnie dużo zadań tych pobocznych i to te napady, ale to chyba jeden może dzisiaj zrobimy, nawet może nie teraz, a później, a więcej tych sobie zadanek takich, dlatego że to jest bardzo powtarzalne. Jedziemy, zabijamy jakąś ekipę i zbieramy co tam leży. Czasami trzeba to zanieść jeszcze do punktu, gdzie się sprzedaje, czasami nie, więc to jest chyba najbardziej powtarzalna rzecz w tej grze. O, ej, a tu mamy coś, co będzie chyba dosyć ciekawe. Czy to jest część mapy? Patrzcie, to jest nieoznaczone. Ciekawe, co tam jest. Night City. A to jakaś chyba strefa przemysłu. Nie, tu jest chyba strefa przemysłowa. No, to bardziej wygląda. Dobra. No właśnie, po streamie sobie troszkę pojeździłem, popatrzyłem te zadanka, jak wyglądają, ogarnąłem trochę mapy, przynajmniej te znaczniki, o co tam chodzi w nich. I chyba jeden poziom mi się wbił w tym czasie, albo nie pamiętam ile w sumie tam było. Zaczniemy od zleconka. No właśnie, jazda z pierwszej osoby jest trochę skomplikowana, ale w sumie lepiej się jeździ. Częściej się rozbijam. Teraz. Akurat fajny samochód znalazłem, nawet szybki i mocno skrętny. No właśnie. Dość szybko się rozpędza i ciężko jest później na takim zakręcie się zmieścić. Dobra. Tę muzykę trzeba będzie zmienić. Co się stało? Aha. Że trzeciej osoby mi odpaliła. Chcesz się dowiedzieć, co jest w furgonetce? Sprawdź załącznik. To jest w furgonetce. Jest trochę kradzież. A właśnie! SMS-y! Dostałem tyle SMS-ów w tym czasie, a nic prawie nie robiłem, ale dostałem od groma SMS-ów. Zaraz sobie może poczytamy. Twój motel. A co w moim motelu jest nie tak? Miło nam przywitać kolejnego gościa, numer twojego pokoju to 203 udanego pobytu. Aha, bo tam było jedno takie zadanko, że trzeba było wejść do motelu i tam zabić babkę. Nic ciekawego. No ale jest trochę tego, tych wiadomości tutaj. Okej, zobaczymy od tyłu. Claire, może Sandra Dorset. Kto to jest? Sandra Dorset. Co ona chce ode mnie? A, nie mogę, tak? Bo mi nie pokazuje. Lamein. Co on chce znowu? Masz prawo ubiegać się o odszkodowanie. Z największą przyjemnością pragnę pojechać, żeby pana pojazd został naprawiony po tym niefortunnym wypadku i oczekuję już na pana w garażu. Życzę tysięcy bezokolizacyjnych mil. No i super. Czyli mamy ten swój stary samochód w takim razie. Sandra Dorset. Dziewczyna, którą wyciągnąłeś z nory kosiarze. Zakładam, że mogę ci ufać, skoro uratowałeś mi życie. Chciałbyś odzyskać dla mnie pewien drobiazg? Oczywiście zapłacę za to. Bez nie otwieraj pliku. Chyba jakieś zadanko gdzieś może mi się pojawiło na mapie, ale szczerze nie wiem. O, jak żyjesz, Wiz? Znalazłeś już Wood Boys? Byłem zajęty. Rozumiem, no to powodzenia w poszukiwaniach. No to pogadaliśmy. Aha, co za Evelyn? Jakaś poprawa? Co tu się dzieje? Czekaj, bo to się źle przewinęło. Bez zmian, zapadła się gdzieś głęboko we własną głowę. Musi bardzo cierpieć. Wybacz, muszę uciekać. Do zobaczenia. To się zacięło. Słyszałem, że dałeś sobie radę z bliźniakami. Dobra robota, aby tak dalej. Okej. O, właśnie. Zobaczyłem jedną ciekawą rzecz. Tylko kurczę, nie wiem, gdzie to teraz jest. Czy to był Padre? Dur grzechu.
Ktoś ma fajny samochód dla mnie. El Kapitan. Beta. Samochody na sprzedaż. Nie, to też nie on. Mr. Hands nie ma. Takemura, Collective. Claire, kto to jest? A, wyścig. Tak, to jest to. Tak zrobię. Czekajcie, bo to nie jest coś takiego, że mam powiedzieć, którym samochodem będziemy jechać? Nie żeby mieli te dzielnice, ale potem... Dobra, tak zrobię, Claire. Okej, chyba nic nie będzie pisać więcej. Dzięki, dobra. Regina Jones. Szukam tego samochodu, bo ktoś mi przysłał SMS-a z fajnym samochodem. I tak mi się wydaje, że to będzie fajne. Kradzież. No to jest jakieś tam zleconko. Judy. Już odpowiedziałem. Wytrych. Prezent. Zaginiony Netrunner. Zadania, które mi ona jakieś tam wysyła. O, motorek jest na sprzedaż. To fajnie. I motel. Jackie Wells. Samochody na sprzedaż. Mama Wells. Della Main. Czy to po jakimś czasie znika oferta sprzedaży? Sebastian Padre. Ale te nie znikły. Ja wiem, że na pewno dostałem po tym. Kurczę, nie wiem gdzie teraz znaleźć. A może w dzienniku to będzie? Fajny samochód to był. Zakończono, to nie chcę tego widzieć nawet. W kontraktach nie. Kusanagi. Czekajcie, wiem, że on był za 50 tysięcy chyba. Akurat mam troszkę kaski. Zebrało mi się. Posprzedawałem dużo rzeczy. Chwila. Quartes 29. Rax. Quartes. I może oferta wygasła, może jest faktycznie coś takiego, a może 30 tysięcy to było? 43. Powiem tak. Pick-up, idealne do wożenia trupów. Bardzo, ale to bardzo fajnego Tratona Colby. Złodziej samochodów. Dobra, zobaczymy. Thornton Colby C24OT. Coś takiego. Mamy tutaj bazę danych pojazdów. I teraz tak. Thornton? Kurczę, już zapomniałem jak się nazywał. Jeszcze raz. To będę miał napisane. Thornton Colby. Baza danych. Thornton Colby to jest ten. Dobra. Zróbmy to. Dziękuję w takim razie. Taki samochód. Nie wiem, będziemy czekać w takim razie na nową ofertę. Myślicie, że uda mi się tu zakraść? Wyłącz. Okej. Okay. Robię furgonetkę, używając do tego głównego komputera. Ale gdzie jest główny komputer? Chwila. Muszę znaleźć ten komputer chyba, na to wychodzi. Spoko. Znajdę. Odwróć uwagę. Kurczę. Na górze. Aha, dlatego mi pokazywało tam. Szybko, tu jest kamera. Nie wyłączyłem jej. Wyłącz. Nie jest trochę za łatwe używając tego hakowania? Takie skradanie się? Zabijemy tylko. Tak mi się wydaje. Od razu sobie pozbieram trochę rzeczy, jakiś apteczek potrzebuję. Ale to jest strzelba, nie. Ja strzelb nie używam. Zbytnio. Amunicja. Nie wiem nadal, gdzie się ją kupuje. Co ja mam zrobić?
Używając... Okej. Odblokuj furgonetkę. Czy to będę miał dostęp... A, dobra, to samo się wtedy robi. Myślałem, że to trzeba hakować tym sposobem. Gdzie jest furgonetka? Tam jest. Patrzcie. Ale się dzisiaj pewnie czuję, że nawet się skradam. Jest progres dzisiaj. Dobra, na dół. Dam radę przejść tak, żeby mnie nikt nie zauważył. Do tej furgonetki. Powiem tak, problem będzie nią wyjechać i tak, bo ja muszę chyba bramkę otworzyć. O, mogę go ukryć. Właśnie tam. Kamera. Okej, rozumiem. Okej. Gdzieś tu idzie chyba. Jakaś broń, ale się zbugowała. Chyba. Jakąś kaskę znalazłem. Informacje dla nowych członków rodziny. Okej. Że będą do mnie strzelać. Nara. Ty, ale samochód zostawię mój, kurczę. No. Cześć, Disztar, witam, hej. Co tam słychać? Ja się uczę z pierwszej osoby. Ej, w ogóle słyszałem, że jest tutaj coś takiego, że wszędzie zapala się nam zielone światło, jak jedziemy. Tyle menu. Wiecie, to jest zielone. Tam jest czerwone. Jak podjadę. Ty, no faktycznie chyba tak jest. Zapala się za każdym razem zielone światło. Jak podjeżdżamy. Co to za blokada? Mój test? No ja nie potrzebuję takiego testu. Dobra. Kontrakt zrobiony. Chciałem go zrobić w sumie, bo się trochę różnił. Dobra, i teraz sobie pójdę tędy, to nikt się nawet nie zorientuje. Chyba. Mamy furgonetkę. Doskonała robota, podręcznikowo wykonana. Dobra. Mamy do takiej mury się przejść. No i nie mam mojej fury, taką fajną, szybką miałem. Czy to będzie szybkie? Nie, raczej nie będzie. Muszę kupić coś dobrego w końcu. No nie, mi się wydawało, że dawali mi informację o takim samochodzie za 50 tysięcy, no i nie mogę go znaleźć. A, no i na pewno z zadań pobocznych trzeba coś porobić. Co tam? Jednej z dziewczyn od Moksów coś odpaliło. Chyba cyberpsychoza. Mój klient jest zagrożony. Trzeba go wyciągnąć. Zrobisz to dla mnie? Będę zobowiązana. Szczegóły w załączniku. Dobra, mogę to zrobić, jak jest gdzieś w okolicy, ale... Leć zadanie. Gdzie to jest? E, 70 metrów. Dobra, no to zróbmy. Jak już tu jestem? Czemu nie? Troszkę zadań pobocznych trzeba porobić. Mam 16 level dopiero. Ej. Niewiele. Dzień dobry. O. Mam nadzieję, że to nie jest ta dziewczyna, którą miałem uratować. Kasiorka. Tak se leżała po prostu? Nie mogę zebrać. Z tamtej strony bym musiał. Umiejętności techniczne. Chyba trzeba będzie kogoś ustrzelić. Już widzę. Kogo udaje Lizzie Weezy? Ja mam ją zabić?
nie powinno być. Kurde, jakaś wzmocniona. No nie. Nie wiedziałem, że nie mogę jej ogłuszyć. Tutaj mam ogłuszyć od tyłu. Nie no, do kitu to skradanie. Się okazuje nagle, że nie mogę kogoś złapać od tyłu. Ona mnie chyba zauważyła, nie? Czy ja pierwszy strzeliłem? Chyba mnie zauważyła. Rąbany. No to teraz na pewno i wchodzimy. Czołem. Jednej z dziewczyn od Moksów coś odpaliło. Chyba cyberpsychoza. Mój klient jest zagrożony. Trzeba go wyciągnąć. Dobra. Będę zobowiązana. Szczegóły w załączniku. Tak właśnie słuchałem. Ja myślałem, że to jest odwrotnie. Że to jakiemuś facetowi odwaliło i ja mam wyciągnąć. Dobra, idziemy. Teraz już nie pójdzie i tak łatwo. Wyciągamy tą broń. Ty żegnasz z życiem. O, całkiem szybko. O, skoczyła tu. Kakuj tu. Skubana jeszcze żyje. Hej, ma broń. Co jest? No i po sprawie. No, no. To może być ciekawe. Co się dzieje? Jeszcze lepszy. Co się dzieje? Ile skończyłem to zadanie? Tak, że otwierasz oczy i od razu wiesz, że to będzie chujowy dzień. Że wszystko pójdzie nie tak, jak powinno. No więc to jest właśnie taki dzień. Ja pierdolę. Masakra. Czemu tej lasce tak odwaliło? A czemu ludzie dostają cyberpsychozy? Nikt tego nie wie. I nikomu nie zależy, żeby się dowiedzieć. Pora na mnie. Do następnego. Następnego? Oby kurwa nie. Czuję twój strach. O twój koniec. To fajnie. No chyba shotguna miała jakiegoś. No ale myślę, że to już spokój będzie. Dobra, robota skończona.
Dobra, pójdziemy teraz do Takemury. No myślę, zaraz zydło tak na 10 minut zrobić, ale to za chwilę. Trzeba się przejechać. O, jest nasz stary wóz chyba. Co to jest w ogóle? Chyba mi samochód rozwalisz, Jomek. Czemu oni mnie tutaj łapią? Było jakieś inne zdanie, czy co się dzieje? No ten samochód chyba też jest jakiś zbyt super, nie jest. Ale jedziemy do Takemury. Pierwszej osoby. Może znajdę ten samochód znowu. Byłoby git. Wiem, że miałem spotkać się... Oni chyba nazywali się Udo? Boys? Ci? Którymi tam nam ustawili to... O, nie wiedziałem, że tu mam skręcić. To całe spotkanie, ale... Coś tak czuję, że zablokuje mi niedługo to inne ścieżki. Będę mógł tylko wtedy tamtą ścieżką grać, więc chciałbym troszkę... Radio się zbugowało. A, bo ja coś odebrałem, czy co jest? Ja nie wiem. Telefon mi się chyba jednocześnie włączył jakoś z tym. Czekajcie, jeszcze nie stuknął gościu. Coś się zbugowało, nie pokazuje mi ścieżki znowu. Kapitan do mnie dzwoni, tak? Nie, no to ja do niego chyba dzwonię. O co chodzi? Opowiedz mi o Santo Domingo. Nie chcę z nim rozmawiać. Wielu próbowało wywalczyć sobie tutaj wpływy. Nie udało się ani korporacjom, ani gangom. Ale tutaj, w Arroyo i na Rancho Coronado... To samo wygląda fajnie. Ej, chodź. Nie da się umalić. Jesteśmy krwią tego miasta. O, jadę tym. Opowiedz mi o Santo Domingo. Nic do ciebie nie ma! Wielu próbowało wywalczyć... Dobra, weź się rozłącz. Nie udało się ani korporacjom. Jedziemy tym. Fajny samochód. Ale tutaj, w Arroyo i na Rancho Coronado, mieszkają prawdziwi ludzie. Nie dadzą się umamić. Jesteśmy krwią tego miasta. Ty, no nie wiem, o co chodzi z tym gościem. Weź ten. O, jest, porozmawiamy później. Porozmawiamy później. Ale śmieszny ten samochód. Tak skręca minimalnie na bok i później wraca z powrotem, dziwnie. Trochę trzęsie. Mam mi samochód. Spotka się z Takemurą. Co ja mam tu chyba w nocy być? Tak mi się wydaje. A, może tak poczekać. Zobaczymy, co Takemura ma nam do powiedzenia. Dobrze cię widzieć, Vi. Trochę... Odludne miejsce wybrałeś. W sam raz na spotkanie takie jak to. Co ci się stało? Kiepsko wyglądasz. Jest taki niski? A nie, bo ja siedzę na barierce. Człowiek ograbiony ze wszczepów pieniędzy i godności. Przynajmniej dobrze wtapiam się w miasto. Gdzie ten twój kumpel? Oda? Za chwilę powinien się zjawić. Powiesz mi wreszcie, co to za jeden? To ochroniarz Hanako Samy. Hanako Arasaki? Mówimy o córce samego Saburo? Tej z lotniskowcem w zatoce? Mhm. Jeśli nam uwierzy, umówi nam z nią. A, i ona pewnie będzie przejmować władzę w takim razie. Taka z niego sekretarka. Równie dobrze może nas wydać. Nie zrobi tego, to honorowy człowiek. Ta, bo Arasaka właśnie takich zatrudnia. Komuś takiemu jak ty pewnie trudno w to uwierzyć. Samochodem? To dobrze robię.
wiecie, co zauważyłem? Że Redzi trochę słabo podeszli do samochodów przyszłości. Wyobraźcie sobie teraz, jakie mamy ułatwienia w samochodach. Same parkują, same jeżdżą, a tutaj nie ma czegoś takiego. Wszystkie samochody są zwykłe, tylko wyglądają inaczej. No jakieś te bogate, te chyba powinny mieć jakieś takie fajne rzeczy. Tak mi się wydaje. Takemura-san. Oda. To on? Twój złodziej? Mój świadek. Tak, to wi. Potrafię mówić. Więc mów. Podobno coś wiesz. Okej. To ci się nie spodoba. Chcę gwarancji bezpieczeństwa. Masz ją. Możesz mu wierzyć. No dobrze. Tamtego wieczoru byłem w Konpeki Plaza. Na początku wyglądało to jak zwykła kłótnia. Ale nagle Yorinobu rzucił się... No, ale ogólnie latają. Ani słowa więcej. Ogólnie czasami latają takie pojazdy. Tylko to nie jest samochód, tylko taki... Hanako sama musi go poznać. Samolot też nie. Taki środek transportu. Jej bezpieczeństwo w tym mieście. Co może jej grozić? Teraz? Nic. Podczas parady na cześć Saburo Samy. Wszystko. Przyprowadzam ci naocznego świadka jego śmierci. A ciebie zajmuje pierdolona parada? Zgadza się. W przeciwieństwie do ciebie dopełniam swoich obowiązków. Przecież nie możesz tak tego zostawić. Jedyne, czego żałuję, to to, że zgodziłem się na to spotkanie. Ale drań. Jest nagroda za twoją głowę. Już wyświadczam ci przysługę, nie dostarczając jej na biurko Yorinobu Samy. Przepraszam, że się wtrącam, ale długo jeszcze? Co ty byś zrobił na moim miejscu? Dostarczyłbym twoją głowę na biurko Yorinobu. W takim razie masz szczęście, że nie jestem tobą. Nie, o właśnie, tego zignorować. To będzie dobre. Oda, nie prosimy o wiele. Jedno krótkie spotkanie. To Hanako powinna zadecydować, czy mi uwierzyć. Nie ty. Pomożesz? Nie zrobię tego. Ale pozwolę wam odejść. Opuścicie miasto. Jeśli jeszcze raz zobaczę któregoś z was, nie będę taki... No to co, łamujemy się lotniskowiec. Uważaj, przyjaciel. Wszyscy jesteśmy daleko od domu. To co, wyciągamy broń? I bardzo kurwa dobrze. Jeden oszołom zaraz taki w zupełności wystarczy. Świetny kumpel. Masz takich więcej? Niestety, tylko jego. Się nie mogło udać. A jednak odnieśliśmy mały sukces. Tak? Jak to? To co on powiedział, że po paradzie wracają do Tokio. Nie rozumiesz, parada. To może być nasza szansa. Gdyby udało nam się jakoś zbliżyć do Hanako-sama. Chyba na paradę jest właśnie. Najpierw trzeba będzie zrobić rekonesans. Będziemy potrzebować dokładnych planów Japantown. Poczekaj. Masz tu znajomości. Może jakiś fikser mógłby nam pomóc. Poczekaj, nie rozpędzaj się tak. Mówisz o tym, jakby to było takie proste. A sam twierdziłeś, że Hanako jest jedną z najpilniej strzeżonych osób w Night City. To prawda. Proszę tylko, żebyś skontaktował nas z lokalnym fikserem. Jest taka fikserka. Wakako Okada. Prowadzi salon pachinko przy Jig Jig Japantown. Powinniśmy jej złożyć wizytę. No, troszkę zleceń dla niej zrobiliśmy. Zabierasz się ze mną? Pewnie. W porządku. Jeszcze takie 4 minutki i te 10 minut ze 2. Niestety muszę. A to szybko. Ogarnę. Street? Co to za nazwa? Nazwa z Night City. Zaczynam myśleć.
że robisz mnie w chuja. Kurde, nie wyciszyłem mikrofonu. Nie włączyłem mikrofonu. O, mój samochód! Ej! Mówiłem o tym. Wszystko u ciebie w porządku. Że jeśli nie jeździmy od razu na akcję, tak jak z Judy, to tracimy dialogi, tak jak tutaj na przykład. No wiesz, Takamura? Po prostu pytam. Nie musisz się od razu napinać. Przepraszam, źle to zabrzmiało. Po prostu nie właśnie. Takich pytań. Wiesz, włączać mikrofon, ja kurczę. Mam na guziku. W formie albo w grobie. Wziął mi wóz, kasował. Wiesz może, co dzieje się w Arasace? Nie przewidział, że może tam stać. Ile da się wywnioskować z wiadomości w telewizji. Yorinobu i jego marionetki strzeżą się do kamer i zapewniają, że wszystko jest w porządku. Ale wiesz co? Im szerszy uśmiech, tym bardziej fałszywy. No i... jeden statek. Chyba za szybko rozmawiałem. Albo jakąś taką linię dialogową wziąłem zbyt krótką. A, po mnie podróż jest. No dobrze, to pominiemy. Bo trochę za daleko było jazdy. Zobaczmy, co my tu mamy do zrobienia. Chciałem, że trochę ładniej tu będzie. Ej, ja wiem, co to za miejsce. Byłem tu już jakiś czas temu. On pójdzie ze mną, czy... No właśnie, to jest tutaj. Co się dzieje? Ty chuju, ty skurwysynie! No nie wierzę, no nie! Co? I kochanie... Ale przypał... Takie kurwa, hej! Takie kurwa, kochanie! Co ty tu robisz? Słońce, nie rób. Gościu ma przypał. Wiesz? Coś się chyba nie wczytało, bo ona coś mówi niby. Co znowu? Elo. Szkoda, posłuchałbym dalej. Może zaczynają mi się mylić imiona, ale pamięć do twarzy mam całkiem niezłą. I tę twoją gębę już gdzieś widziałem. W telewizji? To niemożliwe. Oczywiście, a nie. Hideshi Hino we własnej osobie. Co? Samą porę. Wiesz, co to za jeden? Hideshi Hino z wieczornego pasma rozrywkowego. Był świetny, zanim wpadł w nałogi. Chyba nie. Twoje słynne, lepiej zapnijcie pasy. Nie. A może grał tą faktycznie? Nie zapomina. Tylko jeden raz. Wi, powinniśmy wejść. A, czekajcie. A, butelkę trzeba. Hideshi, zrób starszemu człowiekowi przyjemność. To naprawdę nie jest najlepszy moment. Dalej, całe lato tego nie słyszałem. Lepiej zapnijcie pasy. Wow. Cholera, co się stało? To chyba nie tak miało brzmieć. Sam siebie nie poznaję. Już? Możemy iść? No dobra. Chodź. Hideshi Hino, smutne. Co się stało? Zniknął. A, już jest tutaj. Nie wiem, kto obrobił twoich ludzi, ale nie byli to Tigersi. Moi chłopcy znają zasady. A teraz przepraszam. Mam gości. A prawdziwy samuraj. Szybki. A, już ten. Proszę, widzę własnej osobie w moim skromnym salonie. Wakako.
Dawno się nie widzieliśmy. Ciebie to nigdy się z nim nie widzieliśmy. Co cię sprowadza? Tylko dzwoniła do nas. A kim jest twój uroczy przyjaciel? Hideshi Hino. Komik. Yamero tte yutten da. Takemura Goro desu. Okada-san. Owai dekite kouhei desu. No proszę. Gentleman. Szkoda, że poszukiwany przez wszystkie służby Arasaki. A ty, Vi, przyprowadzasz go prosto tutaj. Pewnie, że nawet jedno... w porządku głosy i dani. Nie zadzwonię teraz do odpowiednich ludzi. O kurczę, nie znam jej zbytnio. No, słucham. A, nie, F się wciska, ja mieszkam w ciemno. Zadzwonić, już byś to zrobiła. Jesteś ciekawa, z czym przychodzimy. Mów, czego chcecie. Tylko pamiętaj, że wciąż mam telefon pod ręką. Zacznijmy od zaległego wynagrodzenia za Sandrę Dorset. Daj mnie to. Nie śpieszyło ci się wcześniej, więc chyba możesz jeszcze chwilę poczekać. No to fajnie. Wi, to nie jest teraz istotne. Powiedz, moje pieniądze są zawsze istotne. Potrzebne nam informacje na temat parady w Japantown. Muszę samochody sobie pokupować. Czyli chodzi o Arasakę. Znów. Nie rozumiem tylko, dlaczego przychodzisz z tym do mnie. Dexter Deshon nie odbiera? O, oczywiście, punkowa strona. Wiemy, co się dzieje na ulicach. Arasaka i Tiger Claws. Trochę jak psy i koty na jednym podwórku. A ty raczej nie pałasz miłością do ludzi, którzy zabili ci wnuka. To było dawno temu. Czas leczy rany? Nie takie. Nie takie. Wszystko jest na drzazgach. Ile to będzie kosztować? Ja jestem spłukany. Widzę. Pewnie za Sandrę Dorset. Okada-san. Najwięcej kosztują rzeczy otrzymane za darmo. Bierzecie czy nie? Na pewno za darmo? Mam swoje powody. I cierpliwość na wykończeniu. Będę chciała, żeby wpaść do niej pewnie z jakąś robotą później. Japantown. Na czas parady cały ten obszar zostanie wyłączony z ruchu. Główny punkt programu? Pokaz platform Dashi. Przelecą tędy. Będą lecieć platformy. Wzdłuż całej trasy jest sporo balkonów, pomostów i punktów zapewniających dobrą widoczność. Ale tak trochę mało miejsca tutaj. Gościem honorowym. I wyżej to nic nie będą widzieli. Przemówienie z największej platformy, a zrobi to dokładnie w tym miejscu. Zeskoczyć z góry. Niewiele wiemy o ochronie, ale po ostatnich wydarzeniach Hanako będzie świetnie strzeżona. Podczas poprzedniej parady rozmieścili swoich tajniaków w tłumie. Mieli też kilku wyborowych snajperów i drony. I co najmniej jednego netrunnera, gdyby wam było mało atrakcji. Do obserwacji terenu wykorzystają miejski monitoring. Punkt dostępu znajduje się w tej starej, zautomatyzowanej sterowni. Przydatna sprawa, gdyby mnie ktoś pytał o zdanie. Ja na sporo informacji ma. Kim platformy opuszczą Japantown? No bo ona chyba pomagała przy tym. Zostaniemy z górami śmieci, których nikt nie posprząta. To wszystko, co mam. Musi wystarczyć. Teraz powinniście stąd iść. Nie interesuje cię, do czego nam to wszystko potrzebne? Całkiem dobrze mi z błogą nieświadomością. Zresztą przecież wkrótce się dowiem. Dzięki. Dziękujemy, Okada-san. Podejrzewam, że mało kto zna Westbrook tak dobrze jak ty. Każdy z nich. Jeszcze nie skończyliśmy. Urocza kobieta. Te dane to naprawdę może być użyteczne. Ale spróbuję się zaraz wrócę. Dowiedzieć na własną rękę. Trochę się tutaj pokręcę, przedzwonię w parę miejsc. Dam ci znać, jak tylko wypłynie coś nowego. Uważaj na siebie. Ty też. Do zobaczenia.
Właśnie, pieniądze. A ten, grę chyba troszkę trzeba podgłośnić, co? Coś mi się tak wydaje, że nadal jest trochę za cicho. Efekty specjalne możemy trochę przyciszyć. Muzyka chyba jest dobrze. Co to jest? O. Okej. Okay. Niepotrzebne. Idziemy, dawaj pieniądze te, za Sandrę. Kurde, nie gadać teraz. Witaj, chcesz porozmawiać? Podejrzewam, że mało kto zna Westbrook tak dobrze jak ty. Moi mężowie znali Westbrook. Każdy z nich był wysoko w hierarchii Tiger Claws. Rządzili w Japan Tower. Czym się zajmowali? Tym, na czym najłatwiej zarobić i co daje władzę. Sprzedawali seks i zakazane technologie. Chyba za mało przyciszyłem. Jeszcze troszkę. A 60. Pozwól, że zapytam. Ilu miałaś mężów? 5. Wszyscy zginęli przedwcześnie. Taka rodzinna tragedia. Nie boisz się, że dosięgnie też ciebie? Muszę żyć. Dla moich 9 synów. No ciekawe, co jest tą tragedią. Mamy nierozliczone sprawy. Sandra Dorset, pamiętasz? Nie zapominam takich rzeczy, Vi. Dawaj pieniądze. To twoja zapłata. A, już. Jest jeszcze całkiem niezły dodatek. Okej. Okay. Pieniądze. Włączę. Reaper Dog wykona dla ciebie dermo imprint z funkcjonalnością zakłócania broni typu smart. To specjalność Tiger Claws. A, ulepszenie mogę jeszcze ten ogarnąć. Dobra, no ale nie chcę. Dzięki. Myślałem, że zniknie mi ten znaczek. To chyba jest specjalnie tak zrobione. Żebyśmy wiedzieli w razie co. Dobra, w takim razie tutaj wszystko w sumie jest ogarnie. A jest jakieś zadanko poboczne. Musimy się udać do Afterlife. Czekać na telefon od Takemury. I udać się do kaplicy. Dobra, zrobimy tak. Nie idę do Afterlife, ale zrobię... zadanko tutaj.